Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam was na ulubieńców. Października, chciałam powiedzieć ulubieńców czerwca, ale to już było dawno temu. Jeśli chodzi o to, jakie kosmetyki pojawiły się dzisiaj tutaj na stole makijażowym, to są to głównie produkty z kategorii kolorówkowej, makijażowej. Jeśli chodzi o pielęgnację, to w tym miesiącu niczego nowego, fascynującego nie wynalazłam. Raczej staram się zużywać to, co już mam i co mi się bardzo dobrze sprawdza. Ale o dziwo, dzisiaj pokażę Wam perfumy, które absolutnie skradły moje serce i o których muszę Wam dzisiaj opowiedzieć, oraz Pojawi się dzisiaj również kategoria akcesoriów do makijażu, także jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj dzisiaj się znalazło i o czym będę Wam opowiadać, to oczywiście koniecznie ze mną zostańcie. Zapraszam. I skoro już wspomniałam o perfumach, to może od nich właśnie zacznijmy. Mam, słuchajcie, do pokazania Wam nowość, stosunkowa nowość, ponieważ ja lubię sobie czasami pochodzić po seforze i po Douglasie, powąchać różne zapachy i natknęłam się na coś takiego. I to są perfumy Givenchy L'Interdit, chyba... Tak to się czyta? Nie jestem pewna. I to jest przepiękny, kobiecy zapach. Bardzo świeży, jednocześnie elegancki, też zmysłowy, kuszący. Niezbyt duszący, ale świetnie utrzymujący się na skórze. I jeśli chodzi o zawartość tych perfum, to już Wam mówię, bo mam tutaj oczywiście ściągawkę. Jest to połączenie białych kwiatów, pomarańczy, jaśminu, tuberozy z czarnym akordem Vetiveri. Nie wiem, co to jest. I paczuli. Także muszę Wam powiedzieć, że zapach jest naprawdę zmysłowy. Należy do tych zdecydowanych wyczuwalnych, natomiast nie jest przytłaczający, nie dusi i utrzymuje się naprawdę rewelacyjnie. Kocham ten zapach, czuję go teraz na sobie i jest mi po prostu lepiej. Jeśli chodzi o okazję, na jakie Wam go polecam, to sprawdza mi się zarówno na co dzień, kiedy mam jakieś spotkanie, ponieważ tak jak powiedziałam, jest w nim nutka świeżości, nie jest przytłaczający, ale wyczuwalny. Oraz na wieczory. Na wieczory to jest naprawdę bardzo ciekawa propozycja. Koniecznie pomochajcie kiedy będziecie w drogerii, a właściwie w perfumerii. Ja kupiłam te perfumy w Sephora i jestem za Zachwycona. Kupiłam 35, ale coś czuję, że będę z tym zapachem na dłużej i kupię chyba największą pojemność, kiedy te mi się skończą. Także zapach, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, już dawno nic tak bardzo mnie nie zachwyciło, także dzielę się nim z Wami. Kolejna rzecz, to może przejdziemy właśnie do akcesoriów makijażowych, ponieważ chcę Wam opowiedzieć troszkę o pędzlach i są to pędzle Hulu, które powstały we współpracy z Danielem Sobieśniewskim. I tak, to są te pędzle, które mają niebiesko-fioletowe trzonki, ciężko mi określić. Jeśli ten kolor, ale jest naprawdę taki szlachetny. A jeśli chodzi o same pędzle, o ich zastosowanie, to naprawdę mamy tutaj cudowne kształty, które sprawdzą się do precyzyjnej roboty. Mamy tutaj naprawdę świetnie przemyślane pędzle, zarówno do twarzy, jak i do oczu. Mamy na przykład takiego malutkiego skubańca i to jest DS17, który świetnie, ale to naprawdę cudownie sprawdza się do wewnętrznego kącika, do dolnej powieki, kiedy chcemy zrobić coś bardziej precyzyjnie. I co mi się bardzo podoba w tych pędzlach, to fakt, że nie ma w nich przypadków. Widać, że zostały zaprojektowane, wymyślone w konkretnym celu. Nie znajdziemy tutaj kształtów takich bezmyślnych, które możemy spokojnie zastąpić innymi pędzlami, tylko naprawdę mamy tutaj zarówno przepięknie pracujące na powiece puchate pędzelki, drobniejsze, większe, które mają swoje zastosowanie w różnych sytuacjach oraz pędzle do twarzy, takie kształty, których na przykład w mojej kolekcji jeszcze nie miałam, które świetnie sprawdzają się na przykład do miejscowego pudrowania, pod oczami, w jakichś takich strategicznych miejscach, Tutaj mam na przykład taki pędzelek, który fajnie się sprawdza do pudrowania jakichś takich mniejszych obszarów twarzy. Wszystkie te kształty są bardzo ciekawe i przydatne, także wydaje mi się, że zestaw tych pędzli sprawdzi się w szczególności osobom, które są albo frikami makijażowymi, albo profesjonalistami. Jeśli jesteś początkującym zawodnikiem, to może kup sobie kilka pojedynczych pędzelków, ale jeżeli masz ochotę zainwestować w całą kolekcję, na przykład na święta zrobić sobie taki prezent, to bardzo serdecznie polecam, ponieważ jest. Jestem przekonana, że proces nauki makijażu bądź w ogóle wykonywania makijażu dzięki tym pędzelkom będzie zdecydowanie prostszy, łatwiejszy i zdecydowanie bardziej efektywny. No bo nie oszukujmy się, pędzle mają ogromne znaczenie w makijażu, mogą nam tę pracę utrudnić, albo też bardzo, bardzo ułatwić. I te pędzelki należą do tej drugiej kategorii, także serdecznie polecam, są naprawdę rewelacyjne. Przejdziemy teraz już do kolorówki i zacznę od podkładu, tradycyjnie, od makijażu twarzy. I podkładem, którego w tym miesiącu dosyć często używałam i który zrobił na mnie naprawdę pozytywne wrażenie. Chociaż pierwsze zetknięcie z nim było... nie było najgorsze, no też nie mogę powiedzieć, że było złe, Test tego podkładu już na moim kanale się pojawił, także odsyłam. I mam tutaj na myśli podkład z Anastazji, Luminous Foundation. Ja mam go tutaj w odcieniu 130N. Ten kolor idealnie sprawdza mi się teraz zimą, pięknie się dopasowuje do karnacji. Jest to podkład rozświetlający, ale jednocześnie zastygający na twarzy, więc kiedy mam go na sobie, pudruję tak naprawdę jedynie przestrzeń pod okiem, bardzo delikatnie, żeby właściwie utrwalić bardziej korektor niż ten podkład. Pudruję też przestrzeń policzka, bruzdy nosowo-wargowe i odrobinkę brodę i i tak naprawdę resztę twarzy pozostawiam nieprzypudrowaną do takiego świeżego, naturalnego wykończenia. No i muszę przyznać, że w przypadku tego podkładu faktycznie idzie ze sobą w parze zarówno długie utrzymywanie się podkładu, jak i naturalny jego wygląd na skórze. Także jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Tak samo pozytywnie zaskoczona jestem pudrem, który zwykle paruje z tym podkładem i to jest również puder z Anastazji Loose Setting Powder. Ja mam go w odcieniu wanila, ale niech Was nie zwiedzie ta nazwa, bo zwykle produkty w odcieniu wanila kojarzą się z czymś bardziej żółtym i Ciemniejszym. Tutaj mamy do czynienia z pięknym, beżowym, nawet dosyć chłodnym odcieniem. Także nic Wam ten puder nie przyciemni. Wydaje mi się, że nawet przy ciemniejszych karnacjach będzie wyglądał dosyć transparentnie. Jestem zakochana ostatnio w tej mieszance i wykorzystuję ją naprawdę bardzo często w moich makijażach, zarówno dziennych, jak i wieczorowych. Przypudrowany podkład w takich strategicznych miejscach, gdzie mógłby się ewentualnie zebrać, gdybym go nie przypudrowała, utrzymuje się świetnie. A na bokach twarzy, gdzie tego pudru nie potrzebuję, bądź używam takiego pudru Świetlającego, o którym powiem Wam za chwilkę. No to mimo wszystko, mimo tego, że ta twarz nie jest jakoś. Świetnie utrwalona, wiecie, na mur beton, to i tak ten podkład naprawdę dobrze się utrzymuje. Dodatkowo uzyskuje dzięki niemu naturalne wykończenie makijażu, co sprawdza się szczególnie w makijażach dziennych, kiedy chcemy wyglądać na lepszą wersję siebie, jednocześnie nie chcąc wyglądać, jakbyśmy miały maskę na twarzy. E, I ten podkład w tego typu sytuacjach naprawdę świetnie się sprawdza. Powiedziałam o podkładzie, powiedziałam o pudrze, który ma świetne wykończenie nie jest ani zbyt matowy, taki pergaminowy, ani też zbyt mocno rozświetlający. On kojarzy mi się trochę z pudrem. Huda Beauty, ponieważ pięknie radzi sobie z wygładzeniem porów. Naprawdę jest to kawał dobrego pudru. Poza tym mamy go tutaj aż 25 gramów, więc jak na puder to naprawdę bardzo dużo. Więc wydaje mi się, że sprawdzi się również makijażystom, ponieważ no, kosztuje swoje. Nie pamiętam dokładnie ile za niego zapłaciłam. Natomiast dostajemy naprawdę porządną pojemność, więc możemy z nim podróżować, nie skończy się z dnia na dzień. Także naprawdę, naprawdę polecam. Pięknie też utrwala makijaż, to już swoją drogą i chyba o tym powiedziałam. Kolejny Produkt, który chcę wam pokazać, to puder rozświetlający. Totalny hit hitów, którego używam już jakiś miesiąc i kilka razy wam go polecałam. No i nie bez powodu, dlatego że sprawdza się świetnie. Jest to puder Uwaga, z semilaka. Wizard Starch jest to rozświetlający puder upiększający w kolorze 02 Pink Glow. I jeśli chodzi o kolor, to on tutaj ma znaczenie, dlatego że już odcień 01 Golden Glow nadaje się już do takiego miejscowego rozświetlania cery i zachowuje się bardziej jak rozświetlacz niż jak puder rozświetlający. Natomiast odcień 02 Pink Glow sprawdzi się do rozświetlania nawet całej twarzy. Ja głównie nakładam go na boki policzków bądź zdejmuję tym pudrem nadmiar pudru utrwalającego, żeby uzyskać takie. Jeszcze naturalniejsze wykończenie. I dzisiaj tego typu mieszankę mam na swojej twarzy, także możecie zobaczyć, jak to wygląda. Mam ten podkład z Anastazji, mam puder z Anastazji i mam trochę tego pudru z semilaka. Jeśli chodzi o jego odcień, to jest to raczej beżowy ton, może z lekką nutką różu. Także raczej polecałabym go osobom z jaśniejszą, chłodną karnacją, ale wydaje mi się, że karnacje neutralne, niezbyt ciemne, również będą z niego bardzo zadowolone. Gwarantuję Wam, że przy użyciu tego produktu Wasz makijaż będzie wyglądał. Wyglądał 100 razy bardziej świeżo, i mogę chyba powiedzieć w tym momencie, że znalazłam lepszy zamiennik pudru Laura Mercier, tego rozświetlającego Translucent Glow, który jednak zimą jest dla mnie trochę zbyt ciemny i zbyt ciepły, bo ma taką złotą, mocną poświatę. A teraz, kiedy nie mam na sobie samoopalacza, szukam czegoś nieco bardziej subtelnego o kolorze bardziej przeźroczystym, mniej rzucającym się w oczy, ale równie ładnie rozświetlającym. I wreszcie znalazłam. Naprawdę uwielbiam ten produkt. Dodatkowo wydaje mi się, że będzie bardzo wydajny, dlatego że niewielka jego ilość na pędzlu wystarczy do pokrycia boków twarzy. Jest to kosmetyk sprasowany, także nie musimy jeździć z pudrem sypkim, nic nam się nie rozsypie. Jest mały, kompaktowy i naprawdę wart waszej uwagi, także polecam całym sercem. I skoro już jesteśmy przy rozświetleniu, to mam Wam do polecenia dwa rozświetlacze. Jeden prasowany o konsystencji plasteliny i tak jak wiecie, kilka filmów temu testowałam na kanale markę, którą do tej pory ignorowałam i mam tutaj na myśli Pupa Milano i moje serce skradł w tym momencie rozświetlacz Glow Obsession by Pupa, Compact Face Cream Highlighter i ja mam go w odcieniu 001, jest to piękny złoty, szampański odcień, nie za chłodny, nie za ciepły nie ma tutaj ani tonów oliwki, ani zbyt pomarańczowych ani zbyt srebrnych to jest odcień idealny do wielu typów karnacji, to jest idealna plastelinowa, satysfakcjonująca konsystencja, którą możemy tak właśnie sobie powgniatać, kiedy nam się nudzi. Ja to praktykuję. Głównie w momentach, kiedy się maluję i mam takie momenty zawiechy, to wtedy bawię się tym rozświetlaczem. I to jest, uwaga, rozświetlacz o konsystencji plastelinowej, który możemy mimo wszystko nakładać na przypudrowany podkład i nic nam się nie zważy, ponieważ z tymi plastelinowymi konsystencjami różnie bywa. Czasami lubią zrobić ciacho na twarzy, kiedy zaaplikujemy je na przypudrowany podkład, a jeśli chodzi o ten rozświetlacz, to spokojnie czy to zgrabniejszym puchatym pędzelkiem, czy to nawet palcem możemy uzyskać bardzo intensywny efekt, który da się budować, bo możemy też uzyskać elegancki efekt glow, bardziej subtelny, bez obaw, że nam się coś po prostu na twarzy zważy. Także naprawdę coś wspaniałego, świetny rozświetlacz polecam serdecznie, kolejny naprawdę super hitowy produkt. A jeśli chodzi o drugi rozświetlacz, który chcę wam pokazać, to jest to rozświetlacz sypki z Inglota, który również pokazywałam wam niedawno na kanale, chyba w przed w ostatnim filmie i jest to Inglot z edycji atomówkowej w odcieniu Forever Friendship P01. Jest to przepiękny, sypki rozświetlacz, który daje na twarzy efekt mokrej skóry, efekt tafli. W szczególności, kiedy zaaplikujemy go bezpośrednio na jeszcze taki mokry, nieprzypudrowany podkład, lubię go do makijażu typu glow, w którym właśnie pudruję tylko przestrzeń pod okiem, bruzdy nosowo-bargowe, trochę nos, trochę środek twarzy, a boki policzków pozostawiam totalnie. Nie przypudrowane to do takiego mokrego podkładu przykleje się to jak marzenie i daje naprawdę naprawdę szczerze efekt mokrej skóry. Coś z czym wcześniej no nie miałam styczności, Nie miałam takiego rozświetlacza, który aż tak bardzo odbijałby światło i dawał właśnie efekt mokrego policzka. I tutaj mam kolor P01, który wydaje mi się chłodniejszy, ponieważ są dwie wersje tego rozświetlacza. jedna bardziej złota chyba nieco jaśniejsza i właśnie ta chłodniejsza troszeczkę ciemniejsza, ale to nie oznacza, że będzie was na Rozświetlacz przyciemniał, ponieważ ja spokojnie go mogę używać i wygląda ok. Tutaj mamy do czynienia bardziej z blaskiem niż z kolorem. Ten blask jest dosyć przeźroczysty, e, tylko właściwie tonacją pewnie te rozświetlacze się różnią, ale jeśli chodzi konkretnie o ten rozświetlacz, to wydaje mi się, że sprawdzi się również ciemniejszym, cieplejszym karnacją, ponieważ tak jak wspomniałam, on daje efekt tafli, a nie koloru. E, także serdecznie polecam. Jest to produkt niesamowicie też wydajny. Ja wcześniej nie przypominam sobie, żebym miała styczność z sytkimi rozświetlaczami. Tej marki, natomiast bardzo ta kolekcja mnie zaciekawiła, i myślę, że teraz w. Najbliższej przyszłości przyjrzę się nieco bardziej marce Inglot, ponieważ wydaje mi się, że ma sporo ciekawych kosmetyków i ta marka się rozwija, idzie do przodu i chyba też na przestrzeni lat jakość tych produktów znacznie się polepszyła. No i cóż, mogę też powiedzieć, że ten rozświetlacz, konkretnie z Inglota, jest zdecydowanie lepszy od tych sypkich rozświetlaczy z Anastazji, które w ogóle wymiękają przy tym rozświetlaczu z Inglota i nie dają nawet w połowie tak spektakularnego efektu. Także to o czymś świadczy. Naprawdę polecam. Przechodzimy teraz do kategorii makijażu oczu i przede wszystkim muszę wam dzisiaj opowiedzieć o produkcie, o którym zapomniałam opowiedzieć w poprzednich ulubieńcach, a przecież używam go już ponad półtora miesiąca i sprawdza mi się świetnie i mogę się dać za niego prawie że pokroić. I mam tutaj na myśli bazę Pilis, ja mam ją w odcieniu 01, bardzo często o to pytacie, są jaśniejsze wersje, chyba 0.5 są też ciemniejsze, ale jedynka wydaje mi się chyba najbardziej uniwersalna. W szczególności dlatego, że ja jednak poszukuję tego delikatnego rozjaśnienia powieki, nawet malując ciemniejsze karnacje, przy mojej jasnej karnacji to jest odcień idealny e, i to, co muszę Wam powiedzieć o tej bazie, to przede wszystkim fakt, że do niej przyklejają się nawet najgorsze jakości cienie. I jeżeli przy tej bazie nie uda Wam się wycisnąć z tanich cieni satysfakcjonującego. Efektu to znaczy, że już na żadnej innej bazie tego satysfakcjonującego efektu nie uzyskacie. Przynajmniej ja mam takie doświadczenia z tym produktem. I tę bazę wykorzystywałam zarówno w pracy z bardzo tanimi cieniami, jak i najdroższymi, które posiadam w swojej kolekcji. I za każdym razem sprawdzała się dokładnie tak samo, świetnie. Jedyne, o czym warto pamiętać, czego nie wiedziałam za pierwszym razem, kiedy jej użyłam, to niewielkie ilości, ponieważ kiedy nałożymy tej bazę zbyt dużo, no to może powstać na powiece efekt takiego gruzu, dodatkowej faktury, która. Po skończonym makijażu, może wyglądać po prostu gorzej, nieświeżo. Możemy wyglądać na osoby. Starsze, czego nie chcemy, także zawsze pilnujemy, żeby nakładać minimalną, cienką ilość i dokładnie ją później w powiekę wpracować. I tak nałożona baza powinna Wam się sprawdzać naprawdę bardzo dobrze. I powiem Wam szczerze, że na przestrzeni czasu, tak jak wiecie, używałam korektorów jako bazy pod cienie, używałam też innych baz, na przykład jedną z moich ulubionych jest baza ze Smashboxa. Wydaje mi się, że warto, warto zainwestować w dobrej jakości bazę, ponieważ jeżeli mamy dobrej jakości bazę, to nie straszne są nam właśnie cienie, Trochę słabszej jakości i tak będziemy w stanie w większości przypadków sobie z nimi poradzić. No i dobra, moi drodzy, zbliżamy się powoli do końca dzisiejszego odcinka i wydaje mi się, że zamkniemy go paletami cieni. Ciekawe, czy wpadliście już na to, jakie cienie w tym miesiącu sprawdziły mi się najlepiej, na które najbardziej w mojej ocenie warto zwrócić uwagę. Testowałam, tak jak wiecie, w tym miesiącu dużo różnych marek, na przykład nowiutkie, świeżutkie paletki Huda Beauty, jeśli chodzi o tańsze wynalazki, to paletki. No i palety z glam shopu które wydaje mi się, że cenowo wypadają pomiędzy pomiędzy Huda Beauty a właśnie tymi tańszymi markami. No i nie mylicie się, w tym miesiącu muszę wam polecić dwie palety z Glam Shopu, które powstały we współpracy z Karoliną Ziętek oraz z Zagnieszką Janoszką. Nie będę ukrywać, naprawdę te palety bardzo mi się podobają. Mam je tutaj na biurku makijażowym i często z nich korzystam jako uzupełnienie innych palet, kiedy testuję inne palety. Bardzo często wykorzystuję beż z paletki Kwitnąca Wiśnia. Tutaj jest kwitnąca Wiśnia. Też do makijaży dziennych uważam, że paletka Agnieszki sprawdza się świetnie, w szczególności te maty, które są przepiękne, kobiece, romantyczne oraz błyskotki, takie turbo pigmenty wręcz, czyli mam tutaj na myśli w szczególności to złoto z lekką różową nutką są to cienie niesamowicie wielowymiarowe jeśli chodzi o metaliki co do matów są aksamitne pięknie się budują praca z nimi to czysta przyjemność ale moje serce chyba bardziej mimo wszystko skradła paletka retro dlatego że tak jak wiecie ja kocham kolorowe palety no a ta tutaj ten pierwiastek kolorów sobie posiada bezapelacyjnie no i jeśli chodzi o tę paletę to kocham ten błysk ten piękny turbo pigment o, dokładnie ten, dlatego, że jest również wielowymiarowym, ma w sobie zarówno taką drobno zmieloną drobinę, jak i większe wręcz płatki złota. Prezentuje się to na powiece naprawdę spektakularnie i do przyklejenia tego cienia nie potrzeba absolutnie żadnego kleju do brokatu typu NYX Glitter Primer, wystarczy po prostu baza w postaci korektora, czy właśnie baza P.Louis, czy każda inna i ten cień powinien spokojnie się do powieki przyklejać. Jeśli chodzi o maty, to jestem zakochana zarówno w tych różowych sytuacjach, jak i w tym miętowo-błękitnym kolorze. Bardzo podoba mi się ta zieleń, jest zaskakująca. W opakowaniu nie wygląda jakoś spektakularnie pięknie, natomiast na powiece widać cały jej potencjał. Naprawdę świetnie skomponowana paletka z pomysłem. Te cienie na pierwszy rzut oka może tak do siebie super ekstra nie pasują, ale na powiece możemy skomponować naprawdę przepiękne makijaże, kreatywne, zarówno eleganckie, jak i z dozą koloru bardziej szalone. Także ja jestem to paletą. Zachwycona, bardzo mi się podoba, zarówno wizualnie krzyczy do mnie, Ada używaj mnie jak najczęściej, no i oczywiście używając jej w praktyce mogę powiedzieć, że ta czynność się zdecydowanie należy do przyjemności. Jedyne do czego mogę się trochę przyczepić to ten beż, który ma być bielą, który jest dla mnie trochę za jasny w każdej sytuacji, zarówno po brywiowy, jak i wewnętrzny kącik, jak i na całą powiekę. Raczej go nie używam, ale reszta cieni jest naprawdę bombowa. Także to już by było wszystko, moi drodzy, na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Koniecznie dajcie mi znać, jacy byli wasi ulubieńcy października. Jestem niesamowicie ciekawa, czego używacie w takich już bardziej jesiennych miesiącach, w jakie makijaże idziecie, czy w coś bardziej jesiennego, w ciemniejsze usta, czy w ciemniejsze oczy, czy nadal pozostaliście jeszcze na etapie lekkich podkładów z lata. Koniecznie dajcie mi znać. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa!